wielka piramida. Piramidami jesteśmy. Z bliska. Idziemy tam. Piramidy do środka. Jesteśmy w piramidzie. Nie wolno fotografować, ale mamy zgodę. Szybko, szybko. Mało czasu. No, udało się niesamowicie. Jesteśmy w środku, w komorze grobowej. Sarkofag. Tak wygląda pomieszczenie. Oświetlone sztucznie. Idziemy do sarkofagu. Zniszczony. W środku nic nie ma. Ciemno jest, ale kamera trochę pokazuje. Sufit komory grobowej. Zrobiony z wielkich, wielkich kamieni. Bloki granitowe. Cała piramida jest lawinia, a bloki w środku są granitowe. Wychodzimy, schodzimy z góry schodami do wyjścia z piramidy. Dalszy ciąg zejścia na dół, chodniczek. W kutki się idzie. Tak wygląda wyjście z piramidy od środka. Jeden człowiek przy bloku. Bloków jest dużo. Bardzo dużo bloków. Tak, jeszcze raz piramida. Od góry do dołu. Powoli. I na końcu pokażemy ludzi. Substancje krystalizujące między blokami. Kamyczek pasowany. Markiem do Sakara zobaczyć Karola. To wszystko zostanie uwiecznione. Panie Marku, jak Bóg da, że wrócę szczęśliwie, to przegram ci to na kasetę jakąś, przyślę. Godzina 9 rano. Thank you.
sama nazwa wywodzi się od imienia Boga Sokarisa, który, to jest grecka wersja tego imienia, który był naczelnym bóstwem tej nekropolii. I tutaj po prostu wszystko, cała, powiedzmy, archeologia starożytnego Egiptu się zaczyna. Nie tylko w tym sensie, że starożytni budowali tutaj ważną budowlę, ale również nowożytna archeologia Egiptu zaczęła się od tego właśnie punktu, w połowie XIX wieku, w tym miejscu mniej więcej, gdzie może dalej za tymi autorkarami, bardziej w lewo, gdzie jest ten taki żółty dom, jeszcze kawałek w kierunku północno-zachodnim, znajduje się słynne Serapeum Memfickie, czyli pochówek świętych byków przez ponad 1000 lat. Od czasów faraona Amenhotepa III w XIV wieku nie tyle święte zwierzęta, ile wszystko to, co im towarzyszyło, a można sobie wyobrazić, że była tam ogromna ilość złota. Każdy faraon w jednym ze swoich imion był nazywany bykiem mocy. To było najbardziej zaszczytne skojarzenie, jakie w ogóle faraon mógł mieć. A więc archeologia Egiptu zaczęła się wtedy właśnie od odkrycia Serapeum. I oczywiście Sakkara, mimo że kopano później w całym Egipcie misje archeologiczne różnych krajów, jednak Sakkara była tym miejscem najważniejszym. I proszę sobie wyobrazić, że przez 150 lat archeologii w Sakkarze nikomu nie przyszło do głowy prowadzić wykopalisk po zachodniej stronie, kopano po stronie wschodniej, północnej, południowej, odkrywano różne wspaniałe rzeczy, grobowce królewskie, grobowce wielmożów. Natomiast nikt nigdy nie wpadł na pomysł, żeby prowadzić wykopaliska. Z tego powodu, że jakimś takim dziwnym trafem nauczeni byli przekonani, że po zachodniej stronie musi być po prostu śmietki albo kamienie. Tymczasem każdy, kto zna religię starożytnego Egiptu i trochę myśli, musi sobie zdać sprawę, że właśnie po zachodniej stronie najstarszej piramidy należałoby się spodziewać rzeczy bardzo ciekawych, jeżeli nie w ogóle najciekawszych. Dlaczego? Dlatego, że strona zachodnia, szczególnie strona zachodnia miast w starożytnym Egipcie, była przeznaczona dla zmarłych albo żywych, jak Egipcjanie nazywali umarłych. Życie, podobnie jak pracownia w grobowcu, tego jeszcze nie było. Fasada grobowca z początku VI dynastii z zachowaną jeszcze polichronią, co jest rzeczą samą w sobie absolutnie niezwykłą. I najlepiej z tej polichronii widoczny jest czerwony kolor sufitu, tak, pomalowany na czerwony kolor właśnie do tego, żeby imitował granit asłański, a więc materiał oszustwo. To normalne oszustwo, tak, bardzo często zresztą w grobowcach tego okresu. Oni starali się imitować króla i architekturę królewską we wszelki możliwy sposób, tak, a jednym ze sposobów było właśnie pomalowanie pewnych części. A pieniążków nie było, to sobie malowali na czerwono. Zresztą faraon nigdy nie pozwolił, żeby grobowiec dostojnika wyglądał tak samo jak jego grobowca, bo z tego przynajmniej malowali. To czy takie w ogóle nie ma żadnego tytułu tego rodzaju, co jest rzeczą niezwykłą w grobowcach osób prywatnych. Przypuszczamy, że mogła to być jakaś dama, która istniała w jego życiu, zanim jeszcze budowano ten grobowiec. Dama, która zmarła przed wykonywaniem tej dekoracji, a ta myśl stąd, że ona nosi epitet ta, która jest czczona przez Anubisa. Anubis był bogiem mumifikacji, więc prawdopodobnie ona już była dawno zmumifikowana. Każdy grobowiec egipski, oczywiście każdy grobowiec człowieka, który mógł sobie pozwolić na posiadanie właściwego grobowca, składał się z dwóch części. Na część naziemna, dostępna dla zwiedzających, a przede wszystkim dla kapłanów kultu grobowego, którzy tutaj składali ofiary, to było właśnie to, co widzimy w tej chwili, czyli kaplica kultu grobowego. Natomiast pod ziemią znajdowała się część jeszcze ważniejsza, to był szyb grobowy, wykuty po większej części w skalę, który prowadził do tak zwanej komory grobowej. Na samym dnie, najczęściej po zachodniej stronie tego szybu, znajdowała się komora grobowa i sarkofag, w którym leżało ciało zmarłego. Szyby grobowe były przeważnie wykute w posadzce takiego pomieszczenia przed ślepymi grotami. Widzimy tutaj jedne i drugie ślepe grota w ścianie zachodniej. Przed nimi też wykute w skalę stoły ofiarne,
ale żadnego szybu tutaj nie ma. Co jest kolejną rewelacją tego grobowca, jedyny szyb, do którego niewątpliwie złożono ciało naszego zmarłego, znajduje się w tym miejscu 70 mniej więcej centymetrów za ścianą. Tam wykuty jest głęboki szyb grobowy w miejscu tak niezwykłym, że każe nam to przypuszczać, że istniał on już wcześniej i wcale nie został wykonany dla naszego wyzysku, przez które dusza zmarłego przechodziła do świata żywych i spożywała ofiary składane tutaj na powierzchni stołu. Też podrobili granit, widzę też tutaj, prawda? Absolutnie, bardzo słuszna obserwacja też. I tutaj i na posadzce, i na suficie, i ale... na ślepych wrotach. Tak, natomiast druga polowanie na ptaki, widzimy go tutaj z bumerangiem i trzymającego już kilka polowanych ptaków w prawej ręce, ale ważne jest to, co ten prostokąt, który znajduje się w przodu. To jest po prostu taka kwintesencja całej przyrody nilowej starożytnego Egiptu, przedstawienie różnych zwierząt, w różnych dramatycznych sytuacjach, więc ci drapieżniki na przykład wykradające ptaki z gniazdem. I to był taki schemat dekoracji grobowców w okresie 5 i 6 dynastii, ale w każdym z grobowców ta scena rozwiązana jest inaczej. Ale w żadnym innym poza naszym nie zachowało się malowidło w tej scenie i stąd jest to zabytkiem bezcennym. Natomiast drugi bardzo ważny obraz, typ obrazu, który był rzeźbiony najczęściej na ścianie południowej i u nas tak samo, to jest scena święta, gdzie nasz zmarły siedzi w towarzystwie jakiejś damy. Nie wiemy dokładnie, która to była, dlatego że inskrypcja towarzysząca im niestety nie zachowała się do naszych czasów. Ale zachowała się. Piękny, tak. Piękny, ten jest. Okładkę drugiego wydania mojej książki Święte Znaki Egiptu, którą w tym filmie... To tak jakby było zrobione... Ja też wczoraj to zostało malowane i absolutnie nikt... Znaczy w kilku miejscach, między innymi w Scientific American, również w wydaniu niemieckim, ukazało się to. I tam zaraz po... Co to jest w ogóle? A to jest lista ofiar. To jest, to jest dokładne matematyczne wyliczenie tego wszystkiego, co znajduje się tutaj po prawej stronie. W każdym telefonie wpisana jest jedna tylko jeden przedmiot, czy jeden typ, powiedzmy, ofiary, tam jakieś określone rodzaje z tych owoców, tak. Wino i tak dalej, i tak dalej. Porządnie, to porządny kontekst. Porządny wielki, tak, a pod spodem wypisany w jakiej ilości. Kochane zwierzęta pana wezyra. Tak, to były takie dwie maskotki powszechnie przedstawiane w grobowcach wysokich i właśnie w niej znajdują się ślepe wrota. O ile w poprzednim grobowcu było ślepe wrót dwoje... To ale kurczę, jak wymalowane. No nie jakby, ale... No to znowu żeście tu dorabiali. To no jak tak można? Mało tego, tutaj to wyraźnieśmy dorabiali, bo to malowidło jest absolutnie niekanoniczne. Tej kaplicy grobowej jest czymś zupełnie niezwykłym. Najbardziej zaskoczył nas w momencie wejścia do grobowca motyw, który dekoruje ścianę wschodnią. A mianowicie to, co normalnie znajdowało się w fasadach grobowców, tutaj zostało przeniesione do wnętrza i to na ścianę, którą się widziało zaraz po wejściu, czyli naprzeciwko wejścia. 8 razy przedstawiony nasz zmarły, jak idzie w kierunku centralnej części grobowca. W to kółeczko, które podzielone jest na 4 równe części, jest znakiem hieroglificznym, który występuje jako determinatyw miejscowości. On oznacza, że słowo, które jest poprzednio zapisane, jest nazwą jakiejś miejscowości. W tym wypadku, ponieważ to występuje jako epitet Ozyrysa, Henti Dżedu, to znaczy ten, który jest na czele Dżedu, czyli na czele Abydos.
Abydos. اسمك بالخشوع توب عليا يا محمد يا رسول ليك الفرار من بعد اللي مشات العزيز عليا الحال اجل وطفى شمعت الدار بقيت وحدي وحيد ما كان لي بيا باسمك نبدا يا الله هذا الاسطار نذكر اسمك بالخشوع توب عليا يا محمد يا رسول ليك الفرار من بعد اللي مشات العزيز عليا الحقال اجل وطفى شمعت الدار بقيت وحدي وحيد ما كان لي بيا جات الموت الدات ليك ام البصار الحنين امي ما تمشات عليا جات الموت الدات ليك ام البصار الحنين امي ما تمشات عليا تبعت الغربة وقطعت المزار داروا علي أعوام ونسيت الولية تبعت الغربة وقطعت المزار داروا علي أعوام ونسيت الولية غرتني الغربة ما فرحتها بخبار ما عرفت حتى وين تلحق بي انهارت كاكيت وريت براي كبار وجه امي متيجة ما بين عيني من عيني سالو دمعات غزار وحش امي متيجة وخي هاج عليا زعزعني بخبار هذاك البشار الظلام نهاري وتحطم منايا جات الموت الدات ليت مم البصار الحنين امي ما تمشات عليا جات الموت الدات ليت مم البصار الحنين امي ما تمشات عليا عدت صبرها صبر على المرار غير باش تهدي لي عيشي لي قبيا عدت صبرها صبر على المرار غير باش تهدي لي عيشي لي قبيا صبح نصبح على وجه النوار السيسان والياسمين دايرين بيا
ترفد يديها كل ما يطلع النهار من دعوات الخير ندي بالمية عند غروب الشمس نصيبها في باب الدار شطنها غيابي تبكي بشوية اليوم بلا باب بقيت تصدر الدار طفيت الشمعة دابت على طرية جات الموت الدات ليك أم البصار الحنين أمي مني مشات عليا جات الموت الدات ليك أم البصار الحنين أمي مني مشات عليا تشوفني قبل ما تروح العمار هذا ما تمنات وتوادع الدنيا تمنت تشوفني قبل ما تروح العمار هذا ما تمنات وتوادع الدنيا وين عليها بعيد زهيم مع الصغار ما خممت نهار اللي تركت ورايا ماتت أمي متي وعلى قلبها نار دخلت في قبرها محروق عليا العبي الزمان ورجع لي غدار خرجت خرجة في الحياة خرجت فيا نفدي كل موال ما في الأرض والبحر اش ندير لأمي مدي تسمح لي جات الموت بدادلي أم البصار الحنين أمي مدي مشات عليا جات الموت بدادلي أم البصار الحنين أمي مدي مشات عليا صابت لي وقفوا عليها قربا وجار قاموا بالجنازة دفنوها بلا بيا صابت لي وقفوا عليها قربا وجار قاموا بالجنازة دفنوها بلا بيا حوسوا عباد الله لي من يعظموا الأجر ولدها غايب من دل الجمعية دخلت للدار طاح عليا ريح الصرصار فش اللي قويمي وبرد لي حشايا بقيت في شوكة نخمم في اللي صار نبكي وبكايا ما ينفع فيا أمي امتي أنا في خيرك ماني نكار الوقت ما كفاني ندير اللي عليا جات الموت الذات لي أم البصار الحنين أمي مدي مشات عليا جات الموت الذات لي أم البصار الحنين أمي مدي مشات عليا Niedziela. Przed wschodem słońca, 6 rano. Tak wygląda Deir. Świątynia. Budzi się dzień. Słońce wstaje nad Metropolitan House. Nad Deir Bahari. Świątynia z bliska. Dolny portyk. Kamieniki na filadzie.
do sanktuarium. Podobno nie wolno kręcić, nie? Niedługo przez specjalne okienko słońce padnie na miejsce, gdzie był pomnik królowy Hatshepsut. لين واجد دير لي الدار وتزين لي فرحتي تفرح بيا مهمتي وين هي اللي تحمل الزهار وتشوف لي تولي عروس فحلالي مهمتي وين هي تعمر تبقى تعمار بشموع وحناني وحلية władza wodnia ściana pomieszczenia poświęconego kultowi Hatshepsut, tu prawdopodobnie znajdowały się ślepe wrota. Fragment ślepy wrót odkryliśmy rok temu, właśnie tutaj na terenie świątyni, podczas wykopalisk. I to jest bardzo ważne, że królowa Hatshepsut była przedstawiona w tym narożniku, po stronie północnej i po stronie południowej, przyjmując ofiary ze strony kapłanów. I tu została przedstawiona jako kobieta, całkowicie w stroju kobiecym. Tego pomieszczenia znajdował się jej posąg, posąg kultowy, który jest dzisiaj przechowywany w Metropolitan Museum of Art. Czyli on tu stał gdzieś? On się znajdował tutaj. Dokładnie wiemy, że miał on wysokość około 1,60 cm i to jest dokładnie na tej samej wysokości, na jakiej światło dochodzi od świetlika przechodzącego przez salę na barkę i salę posągu kultowego. I to światło dotąd dochodziło i oświetlało twarz królowej Hatshepsut. I ciekawostką jeszcze tego pomieszczenia jest to, że nie wiemy dokładnie, co znajduje się za tymi reliefami, bo tego jeszcze nikt nie badał. Tak. Mamy pewne przypuszczenia, mamy pewne argumenty, które wskazują, że tu znajduje się jeszcze jedno pomieszczenie po stronie północnej i po stronie południowej, które jest zdekorowane i dotychczas jeszcze nie zostało odkryte. لا تلوموا دمعات الفراق قوية من بكى على ميمتو ما راه داير عار خلوه براسو دمعتو مجرية جات الموت. Znajdujemy się teraz w sali posągu kultowego. W tej sali przechowywany był przez dwa dni posąg Boga Amona, który podróżował tutaj do tej świątyni, do tej doliny, do tej Bahari, do tej świątyni, czyli Jeser Jeseru, podczas pięknego święta doliny. Początkowo ten posąg przechowywany był w tej sali na barkę, w tym pierwszym pomieszczeniu sanktuarium, a następnie był przenoszony właśnie do tego pomieszczenia i stawiany gdzieś tutaj po środku. I tu właśnie mamy przedstawienie Tadmesa III, doskonale zachowany. A po czym można poznać, że to jest Tadmes III, a nie IV? A, no bo tu mamy właśnie jego piękny kartusz, czyli Menkheperre. Menkheperre to jest jego, jest to jego imię tronowe, a to jest jego imię rodzone, czyli ten Totmes, czyli Jehut Imes, Totmes, czyli tutaj ten znak Imes, znajdujący się, czyli zrodzony z Boga Tota. I on tu przekazuje właśnie kuleczki na tron, pięć kuleczek na tron, które następnie są rozpuszczane w wodzie i z tą wodą dokonywana jest puryfikacja posągu Amona znajdującego się po środku tego pomieszczenia. الطاعة والصلاة على تاج البرار تلقاه في كتابك ما فيه خطية جات الموت الدات لي والبصار الحنين أمي بدي مشات عليا جات الموت الدات لي. Najciekawsze przedstawienie królowej Hatshepsut na całej świątyni. Które to jest królowa Hatshepsut? Królowa Hatshepsut została w tym miejscu przedstawiona. Jako kobieta płci żeńskiej. I co jest właśnie ważne w tym przedstawieniu, że wyjątkowo na terenie całej świątyni została przedstawiona jako kobieta, właściwie w półakcie kobiecym. Dlatego, że nosi fartuszek sędziot, typowy dla przedstawień mężczyzny w sztuce faraońskiej, w sztuce egipskiej, ale jednocześnie bardzo wyraźnie został lewa pierś. Ale co więcej, jeszcze jej ciało początkowo zostało malowane na kolor żółty. Tak. Żółty zawsze był tym symbolem przedstawień kobiecych w Egipcie. I następnie prawdopodobnie już po jej śmierci przemalowany na kolor czerwony. Czy zrobili z niej chłopa? Zrobili z niej mężczyznę i skuli prawie pierś. Stoi przed posągiem Boga Amona, który niestety został skuty w okresie amarneńskim, później jeszcze raz przekuto go. Ale bardzo ciekawy jest właśnie podpis królowej Hatshepsut. To jest jej... Powoli palcami, bo nie nadążam z kamerą. Proszę przeczytać na głos. To jest jej imię tronowe królowej Hatshepsut, Matka Re.
To był pierwszy znak, ukazujący siedzącą boginię. Następnie tak wzniesione ręce do góry, to jest właśnie znak K i następnie znak Ra. I co jest interesujące w tym przedstawieniu, że skuto dwa pierwsze znaki imienia, natomiast zostawiono Ra. Ponieważ Ra zawsze był symbolem świętym, był symbolem słońca, był znakiem świętym, dlatego tego znaku zazwyczaj nie skuwano w jej imieniu. Wszystkie inne pozostałe zostały skute i w ten sposób ją uśmiercono. Ostatnie, trzecie pomieszczenie sanktuarium, które pierwotnie było dekorowane w okresie panowania królowi Hatshepsut, było również wykonane w okresie panowania Hatshepsut, ale Grecy, którzy tutaj przybyli w okresie III i II wieku do Teb, oni przemienili to pomieszczenie, zmienili jego funkcję, ale i zmienili również jego dekoracje. Jest to pomieszczenie, które służyło jako wyrocznia dwóch największych mędrców starożytnego Egiptu, czyli Amenhotepa syna Hapu. To był ten człowiek, ten wielki architekt, który zbudował świątynię dla Amenhotepa III, po której pozostały tylko te posągi kolosy Memnona. To właśnie to jest ten wielki architekt. I drugi, przedstawiony właśnie na tej ścianie, to jest Imhotep, twórca piramidy, kompleksu piramidy Djosera w Saqqara. To pomieszczenie służyło jako wyrocznia. Dlatego przebudowano część tego sanktuarium właśnie w okresie ptolemejskim i również część dziedzińca na górnym tarasie. Nasz Amenhotep syn Hapu z ołtarzem, a przed tym ołtarzem znajduje się Kartum, w którym przedstawiono nowe prowincje Egiptu, Górnego i Dolnego Egiptu. Ale to jest bardzo ważne jednocześnie, że to pomieszczenie było dekorowane w czasach królowej Hatshepsut i było jej poświęcone. I oni po prostu zniszczyli to całe, tą dekorację. Część bloków kamiennych po prostu położyli posadzki. Stycznia. Bella brisa credendo a te e la via la d'andra via tra sore andare alla in mia andarita di riamma e rita e
bella brisa credendo a te e la via la d'andra via tra sare andare alla in mia andarita in riammarita madre Y la va, y la andaría, y se la traería.